Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Stardew Valley, odcinek numer... No, to jestem w stanie to bardzo rzadko wypowiadać, ale faktycznie 69. Moja zdecydowanie ulubiona liczba, ponieważ lubię numerologię. Lubię oczywiście różne podteksty, dwuznaczności i eufemizmy. Dla mnie 69 odcinek musi być specjalny, choć muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia, jak mógłby być w Stardew Valley specjalny, jeżeli Maru się nie postara. Jakby ja nie mam na to wpływu. O, to jest wszystko jest w jej rękach tak naprawdę tutaj w tej grze. Więc jedyne, co mogę powiedzieć, to tyle, że mam pomysł, co zrobić ze swoją postacią, żeby było troszkę bardziej pod ten temat, ale za to powiem wam coś innego. Zaraz powiem wam, jakie są dzisiaj plany i tak dalej. Ale jedyne, co mogę teraz na razie powiedzieć, to to, że przyznam się do czegoś. Uwaga, nie będzie to żaden na szczęście coming out, ani nic w tym stylu, ale dzisiaj się przyznam wam szczególnie, no może właśnie z racji, że 69 odcinek, chociaż nie ma to żadnego znaczenia z tą liczbą. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jak sobie tak siadam, przez ostatnie, powiedzmy, nawet w przekroju nawet wszystkich miesięcy ostatnich, sobie tak siadam do nagrywania, to powiem wam naprawdę szczerze, że najchętniej siada mi się do Stardew Valley. Ze wszystkich gier, nieważne jak ona mi się tam podoba, czy to jest Zero Escape, który jest pełny szaleństwa był i w ogóle mega plot twistów, czy to jest teraz Taiji, które ma niesamowicie fajne pomysły i w ogóle jest super grą logiczną i wydaje mi się, że to może być kolejny kandydat na najlepszą grę tego roku, to Stardew Valley jest takim, bym wręcz powiedział, zaczyna być takim, jakby to nazwać, takim fundamentem, takim cementem, taką grą, że jak wiem, że do niej wrócę, to będę przynajmniej dobrze się bawił. W sensie, spędzę sobie tutaj przyjemnie czas, bez większych czy mniejszych stresów, choć oczywiście wiadomo, że jak wchodzi do gry realizacja tudusów i to wszystko na mordę leci, bo po prostu dużo jest rzeczy do zrobienia, albo z tą wyspą, żeby wszystko pogodzić. To zaczyna się taka lekka nerwówka, zresztą dzieliłem się z wami wrażeniami ostatnio, tak, że ta nerwówka potrafi mi się czasami udzielić, ale już jest dobrze. Leo mi coś podesłał. Pój! Nowa receptura kucharska. Pój! A chodzi o te takie rybki? Nie wiem, w każdym razie pój! Dostałem. Ser, płótno, nara. Więc, szanowni państwo, właśnie tak zrobimy. Myślę, że... Kurde, jak teraz zdjąć? A ostatnio, o, pracuję, proszę bardzo, Maru pracuje tutaj z tym dziadostwem. Jak zdjąć kokardkę? Ja bym chciał na 69 odcinek gdzieś kokardkę ponosić, żeby było coś inaczej. A też truskawkę chciałem, też truskawka jest tutaj. Dobra, nie mam pojęcia jak zmienić, wiecie co, mam pomysł, może ja po prostu zdejmę kapelusz, wezmę kapelusz do ręki, może chyba w ten sposób mogę wtedy zdjąć z niej coś? Tak. Okej. Okay. Dokonujemy małej zamiany. Proszę bardzo. Jezu, to jest przepiękne. To jest po prostu idealne. Proszę bardzo. Są rzeczy, możemy działać. Dzisiaj, szanowni państwo, moim głównym zadaniem jest zaryzykowanie. Spróbowanie się przede wszystkim w kwestii robienia zadania na zasadzie idę tego ektoplazmę zrobić. Po raz kolejny spróbuję zrobić pierdzieloną ektoplazmę. Może się uda. Może jakimś cudem. To jest dzisiaj ten dzień. Może w odcinku 69 z jakiegoś powodu nie do końca znanego mi może uda się doprowadzić do sytuacji, w której znajdę. A w ogóle przecież też jeszcze piękna sprawa, jak dobrze pamiętacie, to ja jeśli nie wiem, co to jest, fajnie czasem pokręcić kluczem, okej. Okay. Fajnie pokręcić kluczem. chcesz mi nastawić śrubkę? No właśnie, może odcinek pewnie będzie takich pełno takich teraz rzeczy, tak? No 69 po prostu coś musi, no, musi mieć swoje odniesienie w odcinku. Natomiast właśnie duchy, prawda, wypluwają z siebie te erektoplazmy, też pasuje, nie? Także myślę, że to świetnie. Różowy kolorek. Szkoda, że ja nie mam żadnego jakiegoś takiego jeszcze... Niczego w sumie w tych skrzyniach, co mogłoby pasować na taki dzień specjalny. Nie mam żadnych ciuchów, które są, nie wiem, różowe, jakieś sukienki. Nie mam takich rzeczy, a dzisiaj bym się chętnie, kurde, za coś takiego przebrał. Chyba, że mogę fioletowe shorty sobie założyć. No dzisiaj mam taki chęć takiego zrobienia czegoś takiego nietypowego, ale też jednocześnie, no, jak mam iść na te cholerne jaskini. I dzisiaj nie iść na wyspę i nie szukać imbiru.
A, no właśnie, a propos tego imbiru, piszecie mi Staszek, nie stresuj się. Jak nie zrobisz zadania z imbirem, to w przyszłości będziesz miał możliwość zrobienia czegoś, co... Znaczy, to zlecenie nie tylko wymaga ode mnie imbiru czasem. Że mogę tutaj spokojnie sobie, jakby nie uda się teraz, to bez stresu w przyszłości również będą... Będą pojawiać się te questy. Tylko, że... może być na coś innego, o, tak powiedzieliście mi, że może być też coś innego zamiast imbiru jako super zlecenie, tak, więc mogą być po prostu inne rzeczy można by, kurczę, tam po prostu mieć. Czy ja mówię to dobrze po polsku? W sensie, że nie będzie to imbir, tylko na przykład kokosy, nie wiem, no strzelam teraz, ale coś innego będzie. Wiecie co, a teraz zaryzykuję i to wrzucę po prostu. Mam tego tak dużo, że mogę sobie tutaj, proszę bardzo, cyk pyk. A w ogóle mam, czy ja byłem? Nie byłem, tak? Nie byłem jeszcze oczywiście w jednym miejscu, nie byłem jeszcze tutaj u mnie, tutaj, o właśnie, tu nie byłem. A tu trzeba pozbierać rzeczy, więc dajcie mi teraz sekundę, tu szybko pozbieram i lecimy na polowanie na duchy po raz kolejny. Who you gonna call? Grobert Busters. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz, o której w sumie szukając opcji moda znalazłem, przez przypadek, totalnie. Słuchajcie, podobno to można sobie odzoomować widok. To gdzieś było chyba w zwykłych opcjach, gdzieś tutaj, nie wiem czy nie na końcu. Jest jakiś pasek, który pomaga, zobaczcie, oddalić ekran. No kurde, więcej widać. Powiedzcie mi, po dzisiejszym odcinku, to robimy też 69 odcinek, też taką zmianę. Sobie oddaliłem ekran, kurczę, że ja na to nie zauważyłem tego, może kiedyś mówiliście o tym w komentarzach, nie wiem. Że ja tego nie zauważyłem wcześniej. To jest dla mnie też fascynujące. Że rzeczywiście nigdy na to nie wpadłem, nie zauważyłem, nie wyczytałem, nie wziąłem pod uwagę. Skrzywda nietoperza i szlam. Robię sobie jeszcze tutaj, jak widzicie, o, piżmo potwora, bo to się przyda. I chcę sobie zrobić jeszcze jakieś jedzenie, które mi zwiększa szczęście. Ale to już o wiele lepiej wszystko widać. Powiedzcie mi, czy to rzeczywiście dla was też to lepiej wszystko wygląda. Co ja tutaj mogę zrobić? Na co mnie stać? I co mi da po prostu punkty? Dwa szczęścia, dwa obrona, dynia, mleko. To moim zdaniem jest super. I myślę, że nie będę szukał bardziej. Zeżerę se to. Chociaż akurat wiecie, co tu mi jest potrzebne? Przede wszystkim dużo szczęścia. A niekoniecznie obrona, bo nie idę do niebezpiecznych miejsc. Coś jeszcze jest na szczęście? Na przykład trzy szczęścia albo coś więcej gdzieś? Coś? O, tu jest to poi. O, patrzcie, poi to jest danie z kolokazji, ale tylko leczy. Nic więcej, także średnie. Kurde, no. Dobra, znalazłem szczęśliwy lunch. Pamiętacie, kiedyś coś takiego było u Gasa? Ale nie mam... Tortille mogę zrobić. Tortille, przepraszam. Strzykwa. Chyba nie mam strzykwy. I niebieski jazz jest oczywiście kwiatkiem, który jest pierun nawet wie gdzie, na wiosnę. Także gdybym chciał robić szczęśliwy lunch, to rzeczywiście przydałoby mi się chyba zrobić staw na strzykwy, plus 3 do szczęścia, ale może jest coś, co ma też dużo szczęścia. Nic, co to jest najpotężniejsza rzecz, którą mam odkrytą na razie ze szczęściem. No więc cóż, najbardziej pasuje zupa z dyni. Wezmę sobie jedną zupę z dyni na razie. Prawdopodobnie powinienem wziąć dwie, żeby to szczęście utrzymało się dłużej, ale już tak nie szalejmy. O, proszę bardzo, jeszcze diamenciki się znalazły, proszę bardzo. Kurde, jestem nieprzyzwyczajony, że tyle widzę. Muszę powiedzieć, to jest takie wręcz aż dziwne, że aż tyle widzę. 11:40, skaczę na ich halinkę i cyk. O, i dzięki temu teraz widzę o wiele... Ja pierdzielę, tu o wiele więcej widać. To naprawdę jest, kurde, niesamowite to, że tak dużo widać. Jestem pod wrażongiem. Kopalnia. Jak jestem w kopalni, to jeszcze zrobimy jedną rzecz przy okazji. Weźmy ten ostatni rubin, który mam ze sobą. I czas dać kolejny prezent koledze. Tutaj. O, poczekajcie. Coś właśnie odkryłem. Uwielbiam takie rzeczy. 8 na 10. Dobra, pogadamy z nim jeszcze. No, niebezpieczne. Co to jest? Ej, o co ho? Czemu ja tu widzę? What? Czy ja tam się mogę kiedyś dostać? O kurczę, rozszerzenie ekranu pozwoliło mi zauważyć jakieś przejście. Nie wiem o co chodzi, ale wygląda nieźle. Dobra, słuchajcie. Czyli tak, robimy to. Zżeramy też zupę dyniową, proszę bardzo. I teraz mamy pełne spektrum rzeczy. 10 minut. Piżmo potwora. I inne różne dodatki. Jak dobrze pamiętam, to było od poziomu 50, chyba 55 było najlepiej, tak? Tak, szybko się przebiec, zobaczyć, czy tutaj są te... O, właśnie. Czy są duszki?
O Jezu, słoneczna esencja? Co tu się stało? Ryba duch jakoś chciała uciec. Już myślałem, że wiecie, pierwszy duch i już pozamiatałem go. Tak samo potrzebuję oczywiście dużo kamienia. Ale też muszę te ziomki niszczyć, tak? Bo te ziomki dadzą mi węgiel. Jak dobrze wiecie. O, jak tu naprawdę fajnie wszystko widać teraz. Ile tu jest to łataństwo? Jezu, no naprawdę. Słuchajcie, no rzeczywiście wziąłem ten smród na potwory i... Fok! I krasnoludzki zwój wyleciał. Dobra. Chrzanić slajmy. Z drugiej strony też chcę oczywiście niszczyć te pędzle czarne. Jezu, ale najlepsze jest to, że w sumie nie ma tu nic. Jakim cudem w całej tej lokacji, a bo to jest lokacja z czaszkami, w całej tej lokacji, zobaczcie, nie ma nic, żadnego surowca, są tylko ziomy. I to jest intrygujące. 65 też poziom miał być całkiem niezły do wypatrywania duchów. No dobra, tutaj one mogą mi nawet i dotykać. A zły dotyk boli przez całą żyć, a jednocześnie... I'm not even mad, niech mi dotykają. Kurde. Ziom. No, liczymy. Liczymy teraz, trzymajcie po prostu kciuki, wszystkie kciuki, nawet nożne kciuki trzymajcie. Sztylet cienia. Wszystkie kciuki trzymajcie, żeby udało się dzisiaj to zaliczyć. Żebyśmy mieli z głowy cholerną erektoplazmę. Ciekawa substancja z duchów. Mówicie też, że na pustyni też duchy mogą generować, ale nie chcę na pustynię jechać. Wolę zrobić to tutaj, w domowych okolicznościach i oczywiście niszczyć te małe szmergle, bo one dają mi, jak widzicie sami, dużo dobra, bo dają mi węgiel. A dzięki temu, jak teraz mamy dalej tę kamerę, to też ja dzięki temu widzę więcej. I to też jest super. Widzę więcej potworów, szybciej mogę zobaczyć, że to jest ten poziom, gdzie powinien być. I z tego poziomu coś... I co? Nic. Chyba nic nie pokazało mi erektoplazmy, niestety. A to wezmę. Wiecie dlaczego? Wezmę to, ponieważ przyda się. Zdecydowanie się przyda. Rubin jako prezent dla pewnego kolegi, którego już dzisiaj oprezentowałem. O Jezu, teraz to krasnoludzkie zwoje lecą. Jak porąbane. Nie ma żadnego ducha. No przede wszystkim duch. Ja olałem nawet zbieranie rzeczy od zwierząt. Wszystko skupiłem głównie. Czyli tak dzisiaj przegadałem też trochę, tak? Ale zdecydowanie to był mój chyba... O Jezu! Najbardziej intensywny dzień. Najszybciej szedłem. Słoneczna esencja. Oczywiście, że dupa sranie. Nie ma... Kawa wyleciała. Coś mnie obsrało jeszcze na zielono. Standardowo. Wypad z bazy. Ziomy, ale to też jest bardzo dobre do nabijania w sumie, tak? Tych wszystkich poziomów. Ziomy do nabijania poziomów. Biegamy jeszcze szybko. Dobra, tam już kij, wychodzimy. Dobra, szukam. Szukam i kurczę, mam cały czas nadzieję, że uda się to... Że uda się to zrobić, tak? Jezus Maria! Ten obszar jest zainfekowany. Czy wy widzicie, ile tu jest gówna? Ale to jest piękne, naprawdę, ten smród jest super. W sensie ta potka na smród totalnie awesome. I co? I co? I co? I co? I co tyle wyleciało z tego ducha, a wyleciała smrodo esencja? Ja, ale to potężnie. Kurna, ile tego ta łataństwa tu lata. Ile tego tu jest? Czyż nad mi się to nie mieści wszystko? Nie, no mieści się tylko to. Nie mam chyba tej erektoplazmy jeszcze. Sztylet cienia. Do widzenia. Jeszcze jakiś duch? Zawsze chyba jeden duch jest na planszy. Nigdy nie widziałem dwóch duchów naraz. Muszę przyznać. Ale jak to pięknie się kombuje. Już miałbym ochotę, wiecie, jak się nie... Wiecie co, no mam taką ochotę, żeby nie tracić czasu. Miałbym taką ochotę, wiecie, odpalać ten dzień w non-stop. W sensie nie uda się wrócić znowu do... Znaczy znowu wyłączyć grę? I jeszcze raz włączyć, żeby jeszcze raz ten dzień powtarzać do skutku. Żeby mieć z głowy... Mieć z głowy zabawę, ale no dobra, może nie będę tak robił, po prostu postaramy się, no jak się nie uda, to się nie uda po prostu i tyle. Ale coś mi się wydaje, że 65 poziom jest super. Bardziej super niż ten super poziom. A żeby móc zlokalizować te cholerne duchy, bierzemy oczywiście kolejną kawę i szukamy. Jeszcze jest jedna rzecz, dla której ja niszczę te szmergle. To wy mi podpowiedzieliście w sumie, że zniszczenie tych szmergli czarnych pomoże mi. Będzie pomocne, żeby te ziomki niszczyć, dewastować i zebrać nagrodę za nie, bo to mi może pomóc nawet z tym questem, który teraz obecnie chcę zrobić, czyli zebrać tego imbiru mnóstwo.
Tak mówiliście. Ja wam wierzę, że to ma rzeczywiście jakieś znaczenie. Więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście to się uda dzisiaj zrobić. Chociaż nie sądzę, żebym nabił aż tyle ich, chociaż jest ich tutaj milion wszystkich. Więc no, zobaczymy jak to będzie. O, pokonany, to patrzcie, udało się. Mam to, pokonałem. Aż z wrażenia nie jestem w stanie trafić w kamień. Mam to, zrobione. Zrobione ziemidła, też udało mi się 52 węgla. Faktycznie macie rację, że to również daje bardzo duży boost do tego właśnie. Czy już dzisiaj mógłbym odebrać nagrodę za to, słuchajcie, więc chyba zaraz to zrobię. Jeszcze jeden kurs tutaj, może akurat duch jeszcze by pięknie dał mi ektoplazmę, ale nie chciał dać. O 22 mogę zaryzykować, tak? Kolejny duch. I mnóstwo szmergielków. O, rafinowany kwarc, już myślałem, że to za każdym razem myślę, że to już jest to. A to się okazuje, że to nie jest to. Też niszczę je dlatego, że przecież też leci z tego węgiel. Dziadostwa, tak? Małego. No i zawsze jest szansa, że jednak ten duch jakiś tu właśnie, któryś z nich będzie miał to, czego potrzebuje, no. Dawaj duch! Dawaj duch! Dawaj erektoplazmę! Ile można czekać na erektoplazmę? Oczywiście, że nie ma. Już na to lewam te wszystkie bajery, szmery, które tu leżą. Dobra, czekajcie, bo do 22 mam zdążyć do niego, fuck. Gdzie zawsze się, kurna, muszę gdzieś tutaj zagubić. Słuchajcie, biegnę po to, nie? Do 22 otwarte będziesz miał, dawaj! Dobra, okej, i jaka jest nagroda? Pierścień złodzieja, potwory mają większą szansę na upuszczenie łupu! Dobrze! Okej, potwory mają większą szansę na upuszczenie łupu. Również imbir wypuszczają podobno te gluty. Tygrysie slime, tak? Więc jest nieźle. Szanowni Państwo, no to szlamów, zobaczcie. Muszę jeszcze ubić 273. Kopaczy 6. Tutaj mamy mroczny duszę, to sporo. Co jeszcze mamy najbliżej w tym momencie? Jedna mumia. Kamienne kraby całkiem blisko. Mamy duszę prochu, dusza magmy, węże, pepper rex. To chyba są te dinozaury. Czyli najbliżej mam do kamiennych krabów. Dobra, okej. No to faktycznie muszę przyznać, że to może być niezłe. Szczęśliwy pierścień i emituje światło, zasięg zbieranych przedmiotów. Ale faktycznie myślę, że to... Wiem, że nie mam dzięki temu światła, tak? I nie emituje światła, ale moim zdaniem nadal jest to całkiem spoko rzecz. Drewniany młotek. Mogłem to od razu może sprzedać? Mogłem. Prawdopodobnie tak będę wrzucał do tutaj te śmieci. Nie wiem, po co je tutaj trzymam. Dobra, ale próbujemy jeszcze dalej. Mam teraz zwiększoną szansę na łup. Więc teraz oczywiście znowu 100% skupiam się przede wszystkim na duchach. Masz duchu po ryju? Już coś kończy? Jeszcze nie? Dobra, dawaj mi erektoplazmę. Niech cię szlak jasny trafi. I wszystkich twoich, kurczę, kolegów z rodziny również. Mam teraz mniejszy zasięg i w ogóle, ale wiadomo. Szukam dalej. Duchu! Daj erektoplazmę! Daj erektoplazmę, duchu! Słuchajcie, już zaczynam robić się późno, więc duchu, przestań się ze mną bawić, tylko dawaj mi erektoplazmę. Znowu ryba duch. Ryba duch, tobie w brzuch! Erektoplazma, kurna! To jest ostatni duch, szanowni państwo, bo już jest pierwsza w nocy. Ja już dłużej tu zostać nie mogę. Gdzie on pobiegł? No chodź tu. Chodź tu, dawaj erektoplazmę. I... Jest! Jest! Tak! Oh yes, motherfucker! 69 dzień jednak ma swoje dobre strony. Zrobiliśmy już węglowe kutafongi. Zrobiliśmy erektoplazmę, szanowni państwo. Kurła jego, Olek. W końcu, to jest ostatni duch, dosłownie powiedziałem, że to ma być ostatni duch i spadam i jest erektoplazma. Oh yes! Oh yes! Spadalski stąd, tylko czekajcie, tu zostawię jeszcze rubin, bo to będzie prezent. Cała reszta leci do domu, oczywiście zapasowy pierścioneczek. Przystanek busowy auto. A, od razu zamieniamy, tak? Bo na razie ja muszę tu widzieć, co się dzieje, ale to jest pierścionek, który będę chciał mieć. Potwory mają większą szansę na opuszczenie łupu. Łupu dupu, niech nam żyje prezes wszystkich klubów. Niech żyje nam przede wszystkim erektoplazma party finito. I również kończę w ten sposób dzień.
Oh yes! No ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. To teraz rzeczywiście, oprócz latania na wyspę i próbowania zrobić tego imbiru, mam jeden dzień w dupkę znowu w poszukiwaniu imbirów. Ła. To muszę powiedzieć, że jest nieźle. 20 tysięcy. Jest erektoplazma, czyli oczywiście zasuwamy do maga, zanim polecimy gdziekolwiek. Czyli dzisiaj przyda się prawdopodobnie... Rozprzęty się chwasty spowodowały szkodę na twojej farmie. Och nie! Jak tak może być? Więc wydaje mi się, że dzisiaj... Tak, o, jest coś nowego jest tutaj, czekajcie. Królowa sosu da mi dzisiaj... Krabowe ciasteczka! A krabowe ciasteczka nie były czymś, co daje rzeczywiście bonus do... Cześć, Maru. Nie słyszałem, jak cieknie dach? Będę musiała to sprawdzić. Dzięki mamie wiem coś o stolarstwie. Elo, siema. Czy krabowe ciasteczka nie są przypadkiem czymś, co... wpływa na szczęście? Nie wiem, powiem szczerze, że nie... Jest, nie, szybkość i obrona, okej. No dobra, ale najważniejsze jest posiadanie erektoplazmy i tego oto pierścionka, więc jak dzisiaj jeszcze by się... No, nie wiem, jakim cudem dzisiaj miałbym skończyć zbieranie imbiru, ale dzisiaj jest mnóstwo szczęścia, jeszcze więcej szczęście może być tu kluczowe. Ja bym chyba zrobił sobie, wiecie co? Zupę z dyni, ale to nie, no bo to jest niszczenie... Niszczenie szmergli. Musiałbym pójść po przejrzeniu całej wyspy, musiałbym pójść do wulkanu i jeszcze miażdżyć po prostu, wiecie, slajmy. I wtedy to też jest sposób na pozyskanie imbiru. Ojej, ojej. No dobra, to słuchajcie, zrobię jeszcze jedną zupę z dyni, ale robię też absolutne minimum, jeśli chodzi o prace działkowe. Kawka w dłoń, porządki w dłoń i mam nadzieję, że przynajmniej challenge do 11 zakończyć robotę, żeby było szybciej niż zwykle, nie? Okej, czyli tak, szybka akcja. Zbieramy wszystko, co wyplują. O kurcze! Omnigeoda! What? Ośmiornice potrafią? Pierwszy raz mam coś innego! Ło, kurka! Pierwszy raz! Zdobyłem coś innego niż zwykle. Jestem pod wrażeniem. A, no i oczywiście, kiedy pada deszcz, to nie działają również koledzy i koleżanki Junimo. O, a tutaj czeka... A, pochrzyn. O, cholera. Chciałem szybciej, a tu proszę bardzo, pochrzyn się pochrzanił. Teraz muszę zrobić, zasiać jeszcze coś, co... ile tam tych dni? Może tu jeszcze zbiorę? Wszystko zebrane. Co rośnie? Karczochy? 8 dni, nie mogę karczochów. Pokrzyn 10 dni, nie mogę. O kurde, no to już po karczochach. Trzeba je na wyspie. W razie czego? Nasiona kapusty chińskiej. Dobra, ja to ogarnę, co ja tu jeszcze mogę. Amarantus 7, ale to jest 7... No nie można liczyć od 21 chyba, nie? Bo to 7 dni. Od tego dnia, czyli nie. To musi być minus 1, żeby to dobrze policzyć, więc... Kurna, muszę zasiewać tylko kapustę chińską, na to wychodzi. Przesrane. O, ale gwiazdek. Co się dzieje? O nie! Miałem kawę w ręku, kawę zasiałem w miejsce, gdzie ma być... Fok! To jest właśnie najgorsze, jak wbiję czasami na rękę coś, czego ja nie chcę mieć i już mi 4 kawy zasiało. A ja już nie chcę kaw! Chromolić te kawy. Dobra, czyli tak, muszę jeszcze więcej roboty wykonać. Schowajmy wszystko tu. Na razie łącznie z gwiazdkami, bo nie mam czasu na zanoszenie gwiazdek teraz. Jeszcze erektoplazma mnie czeka do zaniesienia, to też zrzucę na razie, to wszystko jest jakby, nie ginie nic w przyrodzie. Więc, teraz muszę wziąć speedgro i muszę wziąć gwiazdki i muszę poprawić sprawę, tak, bo niestety nie mam ochoty, żeby tutaj nic nie zepsuć. O, a nie, czekajcie, mogę zniszczyć plony, ale nie niszczy mi nawozów, super, dobrze, o to chodziło, nie niszcz mi nawozów. Znakomicie. Dobra, szybka akcja. Zrobione. Dobra. Spadam stąd. 10. Widziałem, że 11 mam być na wyspie. Więc jest całkiem... No nie, bo jeszcze muszę... Jeszcze muszę domaga. Bo nie domagam. Może będę domagać, jak domaga dotrę w czas. Omnigeody jeszcze muszę zostawić. Domaga się udać. Dobra, to jest wykonalne. No i zobaczcie. Jest 11. Powiedziałem, że około 11 dzisiaj godzinę wcześniej wyjeżdżam, ale no niestety nie na wyspę. O, pudełko. O, pudełko. O kurde, użyźniarz deluxe jest super. Tak. O! O, proszę! To chyba czekało sobie to już jakiś czas. Shane'a znaleźliśmy pijanego. Co on tu robi? Grobert!
Ja ten event chyba znam, powiem wam szczerze. Z poprzedniej gry. Przepraszam! Moje życie to jakiś żałosny żart! Spójrz tylko na mnie! Po co ja w ogóle próbuję? Jestem zbyt mały i zbyt głupi, żeby wziąć sprawę w swoje ręce. Jestem tylko zwykłym śmieciem fruwającym na wietrze. Ostatnio często tu przychodziłem, patrzyłem w dół. Szansa, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, ten klif. Ale za to boję się bardzo, tak jak zawsze. Kurczę, Shane chciał z sobą skończyć. Jeszcze mu chyba pracy pozbyliśmy, tak? Grobert, jedynie co robię, to pracuję, śpię i piję, żeby zapomnieć o nienawiści do siebie. Po co miałbym dalej to ciągnąć? Powiedz mi, czemu nie powinienem stoczyć się w dół tego klifu w tym momencie? Czy możemy spowodować, że on się stoczy? Bo jeszcze jest po co żyć. Just cię potrzebuje, jesteś dla niej jak ojciec. To byłby grzech, twoja decyzja, tylko wiedz, że jestem tu dla ciebie. Masz rację, Just. O Boże, jestem okropną, arogancką osobą. Teraz czuję się jeszcze gorzej. Robert? Może mnie zabierzesz do szpitala? Nie mam na to czasu, Shane. Ale niech będzie. Okej. Okay. Wypompowałem mu żołądek i nawodniłem go, raczej nic mu nie będzie. Dobrze, że miał cię przy sobie. No dobra, z Shane'em jest ciekawy wątek, widzę. Zbyt duża ilość alkoholu jest zła dla organizmu, ale bardziej bym się martwił jego zdrowiem psychicznym. Gdy się otknie, będę musiał z nim porozmawiać o możliwościach leczenia. Znam dobrego psychologa w mieście Zuzu. W jakim mieście? Czasami życie może być bolesne, ale zawsze jest nadzieja na lepsze jutro. Trzeba w to wierzyć. Amen. Lamen wręcz bym powiedział. Aha! Ale jedziemy dalej. Okej, dobra, czyli nie ma takiego czegoś, że wywala mnie stąd i koniec. Dobra, to mi się podobało. Że nie jestem stąd, że nie jestem tu wywalony na... Że nie muszę zaczynać od... Rozumiecie. Nie muszę zaczynać od... Ok, dobra. Krzanie konia na razie. Nie muszę zaczynać od miejsca... Od szpitala. Dobra, Magu. Mam dla ciebie erektoplazmę, tak jak chciałeś. Ach, to jest przepełnione energią doskonale. Teraz precz! Będę potrzebował kompletnej ciszy, aby dostrzec prawdziwą naturę tej substancji. Burzowodnik to jedyny, w których mogę komunikować się z niektórymi żywiołami. No dobra. W końcu. No jestem ciekaw też tej głównej nagrody, tak? Wziąłem też zadanie dla Kenta, żeby dać mu akwamaryn. Co ważne, ten akwamaryn, ponieważ ta akwamaryna to kolor, ten akwamaryn to kamień, taka różnica. Więc ciśniem teraz, a właśnie, co ja tu próbuję zrobić? Spitalanko na wysepkę, cyk pyk, 12, czyli całkiem niezły czas. Tak jak mówię, nie potrzebuję całego dnia w sumie tutaj, tak? Ja tu po prostu potrzebuję przede wszystkim, o, lepszy miód. Ach, zapomniałem o zadaniu dla żaby. Przepraszam, jakby... Co ty zrobiłeś, Grobert Pało? Nie spieraj tego, ty jełopie! Ty kurde czerstwy... chrupku. Dobra, miód będziemy sprzedawać. Wziąłem z domu, zobaczcie, maszynę do nasion, gdyż ponieważ Ishbo już tłumaczę, chciałbym tutaj przerabiać ananasy i zrobić znowu grządkę ananasów. Nie? Taki jest plan. Tu jakaś dziura się faktycznie zrobiła. Ale no cóż, kolokazja, dobra, to do sprzedaży, tak, czyli, o, skończyła się kawa, ale mamy też coś do zebrania, tak, więc ja się tym zajmę oczywiście. Co my tutaj mamy? No mamy, wiem, że nie chodziło mu o, może jakieś słoneczniki albo coś w tym stylu, chodziło żabie, bo powiem szczerze, na razie ciężko być, o, tam coś nowego, no, nowa, zobaczcie, nowa papuga się pojawiła, zobaczymy na co chce orzechy jeszcze, za chwilę. Tu miałem sprawdzić jeszcze ile mi brakuje orzechów. Jeszcze 8 orzechów, moi drodzy. 8 orzechów i wejdziemy do tych tajnych drzwi. Teraz zmieniam pierścionek. Ten, który emituje światło, ponieważ jest szansa może, że z tych dziadostw wyleci imbir, tak? Powiedzieliście mi o tym w komentarzach, sprawdziłem sobie również, jak to wygląda na wiki i rzeczywiście lód tych dziadostw to również jest imbir. Jest szansa na imbir, a 9% chyba, no teraz trochę powiększone moim szczęściem i... O, proszę bardzo, właśnie, nie? Tańczą się kwalifikuje jako imbir zdobyty. Czekajcie, bo chyba mnie coś za chwilę zabije. Z jakiegoś względu zapominam, że to są tygrysie, szmergle i to może mi łatwo udupić. Gincie. O, i proszę bardzo, dotarłem na wykopaliskę i to też są fajne rzeczy już. Jest też trochę imbiru.
Są kamyczki. Jest co łupać. Ale i tak będę chciał się pewnie przebiec po całej tej wyspie. Bo już zauważyłem, że w tej grze warto biegać po całej wyspie. A nuż! Gdzieś jednak ten imbir się znowu pojawi. O, możemy zabrać też grzyby, czemu nie? Zawsze jakiś tam kolejny mały zarobek. Ale one się jakoś pojawiają w sumie nieregularnie też, tak? A, i miałem zobaczyć obok farmy, co oznacza... Miałem zobaczyć obok farmy, co oznacza ten... Ta nowa papuga, co ja mogę sobie odblokowywać. Więc zacznijmy od wulkanu. I teraz już wiem, że powinienem szukać wszędzie. Nagle mogą się czasami schować za palmą skubańce. Więc faktycznie... Dlatego, że akurat te... Mówicie coś o palmach też tych bocznych, ale jakby za nimi to nie widać nawet, tak? Jak przejdę, to nie widzę, że coś się tam dzieje, więc... Że coś tam jest skryte, więc akurat te palmy to tak średnio. A, i również tutaj mogę do niego zapytać o wskazówkę, mówicie, i on mi powie, gdzie są kości, tak? Wskazówka. Dobra fauna wodna, z tego co wiem, wiele ryb lubi skubać antyczne kości. Okej, czyli innymi słowy... Musiałbym też popróbować połowić ryby, ale to myślę, że tak jak mówię, głównie chciałbym pobawić się, słuchajcie, w eksplorację mocniejszą wulkanu i tak dalej, w zimę. Taki jest plan. W zimę przybyć, tak, i to w zimę postarać się po prostu bardziej przykurzyć, jeśli chodzi o robienie rzeczy tutaj. Mogę sobie kolokazję? Nie, za kolokazję mogę kupować kości? Nie, kości za kolokazję, dobra. Co my tu mamy? Sadzonka, banana, nie. Łóżka, dzikie, o, mogę sobie sukienkę kupić, ale niestety mnie nie stać. A jest ten użyźniacz deluxe. To jest to, widzicie, to jest potrzebny kamień, włókno, glina, bardzo fajna rzecz. 100% szansa na wilgotność, to byłoby świetne właśnie, żeby z doniczek zrobić coś, co się automatycznie nawadnia. I byłoby mega, na przykład to byłoby super na antyczne owoce, ale również wyspa jest świetna na antyczne owoce. Przy sprinklerze, więc nie jest aż taka duża potrzeba. No ja powiem wam szczerze, to tyle z tym imbirem. Czyli tego imbiru znalazłem dzisiaj sztuk 8, co jest i tak, myślę, że całkiem niezłą średnią. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale wziąłem też dwie nasionarki. Wiesz, pomysł jest taki, że jak będę miał ananasa, to na początku będę chciał zmieniać tego ananasa na nasiona i będę chciał mieć dużo ananasów, tak? Całą grządkę ananasów. 20! Budowa wieży teleportacji! Okej, okay. Czyli jestem w stanie zbudować sobie wielki filar teleportacyjny za milion? A również mogę sobie w takim wypadku zdobyć to też w taki sposób, że... Okej, okay. Rozumiem co... Mogę mieć dwa teleporty, okej. Okay. To jest dobra wiadomość, że mogę coś takiego mieć. Oczywiście szukam też orzechów tutaj, nie wiem, czy to już jest znalezione, czy nie. Ale wiecie co, no w takim wypadku ja poświęcę resztę dnia na łowienie ryb tutaj, bo skoro mogę, że też kości, można to wyłowić. A tu mamy kilka miejsc do łowienia, mamy rzekę. O, skarb. Chętnie. Może orzech? Mamy tutaj coś takiego właśnie mamy tutaj morze, mamy rzekę i mamy jeszcze jakieś dziwne inne sadzawki. Skrzydlica oraz... To jest śmiech na sali. Sprzęt rybacki mi się zepsuł. Przeżyję to jakoś. Ale faktycznie lepszy spławik by się może dopiero... O, proszę bardzo, złoty orzech. Tak jak mówili, złote orzechy mogą być również w wodzie. Drugi orzech, co mi przypomniało, że w sumie zapomniałem zjeść zupy dyniowej, żeby jeszcze zwiększyć szczęście. Trochę opóźnione to będzie, ale dzięki temu, jak teraz łowimy ryby, no to już mam bonus do szczęścia również z tego, tak? O kurczę, czaszka węża. Okej. Okay. Czyli faktycznie można czasami znaleźć kości. No teraz w rzece zacząłem łowić, tak? Tutaj miałem głównie rybki łowiłem i czasami trzy orzechy łącznie wyłowiłem. Więc pytanie, czy w różnych zbiornikach mogą być też różne rzeczy. Czy pula orzechów jest przypisana ogólnie do wody na wyspie, czy do konkretnych zbiorników? Tu też nie łowiłem. Tu też zaraz zamoczę kija, trzymając się tego, że dzisiaj 69 odcinek. Czuję się dumny, bo złowiłem super strzykwę, a jednocześnie mam skarb. Uuu, skamilinalitolusasusa. Nie no, skamilinalitolusa, ale ogólnie mam to już, więc nie jaram się aż tak mocno. Ale mimo wszystko fajnie. Skamiliny można znaleźć również w skarbach. To trochę rzeczywiście trzeba... O Jezus, robi się późno. Przeraziłem się. Tym, że się późno zrobiło i wyciągnąłem kija, no.
A ta jak długo siedzi tutaj i łowi? Mam wrażenie, że... No właśnie, chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że chyba 5 orzechów miałem podobno... Ło, co tu tak teraz się przyspieszyło wszystko? Że miało być podobno 5 orzechów w wodzie? Chyba? Jak dobrze pamiętam papugę? Pięć orzechów mam. Okej. To teraz pozostaje pytanie, czy faktycznie 5 orzechów miało być. O. Czaszka węża, nadwyręża. Ale coś czuję, że chyba wystarczy mi tego łowienia. Chociaż jeszcze... No jest powiedziane, że również... Tu chyba te super strzykwy teraz tylko są. Ho, ho. Na pewno. Więc wydaje mi się, że wystarczy łowienia, chociaż no właśnie jakieś kości mogę złowić z wody, tak? Jakieś ryby mogą podgryzać te kości. Z jakiegoś powodu ryby lubią. Ej! No i super, strzykwa i dobra. Okej, no to to mi pokazało, że wystarczy. Ile można. I słuchajcie, idę spać na wyspie. A, jeszcze tu mogę zrzucić kija. Idę spać na wyspie, gdyż sobie wstanę rano, pozbieram imbir i wrócę na główną wyspę, na główną farmę, więc też moim zdaniem da radę. Zasuwaj, o Jezus, nie, nie padnij tylko tu, dawaj, 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 do domu, 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 do domu! O, złoty 50 się powiem szczerze, tak? Na ryzyku to złoty 50 bym powiedział, na ryzyku. Ale ładne zarobki też przy okazji, ale chyba dlatego, że sprzedałem trochę wina. Nie no, miód bardzo, patrzcie. Zbiór miodu teraz z mojej wyspy to jest 10 tysięcy. Całkiem ładny zbiór. Całkiem ładny zarobek. Szczególnie na wyspie. Tak, więc myślę, że jak będę miał... surowce, to więcej uli powstanie na wyspie. Zdecydowanie. 50 tysięcy na konto. Niebawem będzie milion, ale co ja z tym milionem zrobię? No, poczekam. Poczekam, aż zdobędę 10 bananów. O, te banany muszą sobie jeszcze urosnąć. Co mi się udało złapać? Oto są moje luty. I moje stycznie. Dobra. No tak, mam trochę rybek. Myślę, że od razu je sprzedam. Mam jakiś złoty kokos, ale co wszystko trzymam. Mnóstwo śmieci. Mam też dwie super strzykwy i jakieś tam pierdolety. Jakieś zadanie? Nie, ale dziś akwamaren miał dość, tak? Jakieś urodziny były, ale nikogo interesującego, ale George? Jaka jest nasza relacja z George'em? George! George 10 na 10 też możemy go olać, dobra. O! No tak, tutaj też możemy przyjąć pocztę. Rasmodius! Mały obelisk! Dzięki za ektoplazmę, dał mi mały obelisk. Dokończyłem przełomu w dziedzinie inżynierii w załączniku plany na najużyteczniejszą maszynę. Mały obelisk. Zaraz zobaczymy co to. O, Kent mi dał bombę. Dzięki, przyda się. Ja pierdzielę. Interesujące, zobaczmy co to jest mały obelisk. Gdzie on się teraz pojawi? Mały, o tu jest. Co to jest? Połóż dwa na farmie, aby teleportować się pomiędzy nimi? Łooo! Połóż dwa na farmie? A nie, przepraszam bardzo. Okej, dobra. Rozumiem, że to nie zadziała, jak położę jeden na farmie, a drugi na wyspie. Możecie mi powiedzieć? Mogę też to przetestować w domu, ale połóż dwa na farmie. Potężne! Dzięki temu będę mógł szybko teleportować się. Ale to ja nie widzę, że to ja już teraz rozumiem, dlaczego ta erektoplazma była taka istotna. No teleportowanie się nawet po farmie jest srogie. Jest... potężne! Jest bardzo intrygujące! Podoba mi się. Podoba mi się to, podoba mi się to. I nawet nie jest drogie, słuchajcie. Słoneczna esencja mam w ciul, złoto mogę robić, twarde drewno jest. Więc myślę, że... tego teraz tak. Połóż dwa na farmie, aby się teleportować pomiędzy nimi. A co, jak będę miał trzy? W takim wypadku co? Pytanie brzmi też, czy mogę się teleportować, będąc na koniu? Nie? Więc to są takie... takie pytania. Ale dobra, myślę, że w takim wypadku na mojej farmie położę sobie to. Z drugiej strony ja mam jakby jakiś obchód wymyślony na tej farmie, więc być może w przyszłości się to przyda, albo po prostu i tak zbuduję, żeby zobaczyć jak to działa. Coś tu z farmy do zabrania jest, ananas? Nie, ananas to potrzebuje dużo czasu. Melony, a tu są kolejne ananasy i borówki i rabarbary, dobra. No to cóż, robimy obchód po... A jak kolokazja? Dwa. Robimy obchód po... imbir. A nuż uda nam się ten imbir zebrać. O kurde, co tu sypnęło. I też mamy, zobaczcie, kolejny dzień. Bardzo ładny, ponieważ to jest kolejny dzień, kiedy mamy maks szczęścia. A szkoda, że nie mam znowu tego. No tutaj tak. Ciekawe, czy to rzeczywiście w ten sposób można też orzechy wyłowić. Uuu, państwo szanowni, patrzcie na to.
No i to jest to, co ja bym chciał widzieć codziennie. Mnóstwo imbiru. Nice. Oczywiście od razu idę to zakopać, wiadomo. Żeby móc mieć większą szansę na to, że ten imbir się znowu tu pojawi. Nice. Jo! A może czyli to zależy od tego szczęścia. Patrzcie, ile jest imbiru. Czyli totalnie, jak jest szczęście duże. Oczywiście nie takie, co do sobie dorzucę jedzeniem, tylko po prostu, jeżeli dopisujemy szczęście, to również dopisuje w generowaniu rzeczy, które się pojawiają. Może też w ilości kokosów, może też w szansie na to, żeby spadł mi super kokos złoty. Oczywiście mam nadzieję, że również te typy będą miały teraz mnóstwo imbiru. Tak, tu paletki były, no. Patrzcie! I jeszcze trochę imbiru. Kurde, jakby to szczęście dopisywał, jak będę wiedział, że dzień jest szczęśliwy, to tym bardziej będę zasuwał. Ja od razu to sobie tutaj zakopię, bo to w tym miejscu konkretnie lubił się imbir pojawiać. Jest to intrygujące, akurat w tym miejscu. Patrzę, nie mam jakiegoś tajnego przejścia tutaj na dole, ale nie widzę. Masz jakąś kolejną wskazówkę? Dostanę od kolegi? Coś? Podaruj do muzeum, ale ja nic nie mam do podarowania. Wszystko masz, mam trzy głowy, tutaj jest zubat, a tutaj mamy jeszcze jakąś, kurde, jakąś kapibarę czy coś. No to myślę, że to poleci głównie z przeciwników. A jakaś wskazówka? Znalazłeś jakieś złote kokosy na tej wyspie? Podobno wiele ciekawych rzeczy można w nich znaleźć. Mam jednego złotego kokosa znalezionego. A tu sobie czeka cały czas odłamek popiołu, nie mam tu odłamka do dodania, więc to tyle. Ale dobrze, bo imbiru, przepraszam, imbiru bardzo sporo. Patrzę, czy imbir jeszcze może się pojawić jakoś tutaj dziko. Ale chyba nie. I właśnie teleport, prawda, zostawiłem w domu, myśląc se, a nie będzie mi teleport potrzebny przecież, a tak naprawdę to rzeczywiście byłoby szybciej, gdybym wrócił do domu tym teleportem, ale dzisiaj się nie pali. Dzisiaj się kompletnie nie pali, więc polecimy sobie jeszcze do dżungli. Może spotkamy tam gościa, żeby dostał ode mnie prezent, bo nowy tydzień jest, więc może dostawać ode mnie prezenty. Ciekawe, co to jest to, może kiedyś się odblokuje też. Będą piórko. Mając nadzieję, że on jest w domu. O! Jest w domu! Dobra. Bardzo dobrze, że jest w domu. Jest w dobrym miejscu nawet tego domu. Proszę bardzo. Wybieram to. Dobra, 3 na 10. No niestety, bo na razie bardzo wolno będziemy zdobywać u niego uwielbienie, więc to trochę potrwa, zanim będzie naszym ulubionym kolegą. Kra? Jeden ukryty na zachodzie. Okej. Okay. Słuchajcie, jest jeszcze jeden orzech ukryty na zachodzie. Czy jesteście w stanie, na bazie tego, co widzieliście u mnie, pomóc mi zlokalizować, w sensie... Jakoś mnie naprowadzić? Coś? Ten? Teges? Gdzie on może być? Tak sobie myślę teraz, że chyba muszę tu przybyć faktycznie, kiedy jest deszcz i spróbować rozwiązać tę zagadkę, ale z tego, co orientuję się po waszych komentarzach... być może potrzebuję więcej tych nutek, a nie jedną. A być może któraś z notatek mi o tym mówi? Czekajcie, kolekcje? Notatki? Wiem, że jakaś notatka mówiła mi coś o... Jakaś notatka chyba pokazywała mi... O, jest! Pokaz syreny, ale rozumiem, że pokaz syreny to jest Night Market, tak? Możecie mi potwierdzić w komentarzach? Bo mam wrażenie, że to jest Night Market. Ten pokaz syreny, co tam trzeba wciskać. Natomiast tutaj jest inna zagadka. Ale też nie wiem, czy dobrze ją rozumiem. Znaczy, tam były jakieś liczby i coś, ale... Nie wiem. Czy ja może potrzebuję też więcej tych? Potrzebuję też więcej tych nutek? Czy coś? Ice. Podobno tutaj można z tego bardziej skorzystać, jak gaz stwierdzi, że chce przybyć na wyspę. No wtedy ma podobno specjalne menu. Ale to też sobie sam sprawdziłem te informacje. Sam na nią trafiłem przy okazji. Więc tak. Ale to trzeba liczyć na to, że gaz się rzeczywiście pojawi. Mamy też nowy tydzień, szanowni państwo, a zatem... Tropikalna ryba. Nie ma nic piękniejszego niż łowienie tropikalnych ryb, a więc oferuję każdemu nagrodę, kto będzie w stanie przywieźć swój tropikalny połów oraz dla zabawy robię ma... Och, 1000 kamienia. 1000 kamienia w tydzień. Powiedzcie mi, jak to jest... Jak to ma być wykonane? Ja muszę wziąć chyba turbo mega dużo po prostu chyba tych... Muszę wam powiedzieć... Super mnóstwo bomb. I po prostu resetować cały czas jakieś piętro, na którym jest największa szansa, że pojawią się wielkie kamienie. No bo jak inaczej? Znaleźć jakieś piętro, gdzie najwięcej tego się generuje i robić bum, 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 bum.
Mamy też jeszcze jedno miejsce, w którym dawno nie byłem, w którym można rzeczywiście sporo kamienia by zebrać. Dobra, słuchajcie, to ja wam to zostawię do pytania. Czy w ogóle, czy nagroda za 1000 kamienia jest super? By do tego jeszcze zobaczcie, że ja otrzymam nagrodę i zatrzymam kamień, ja potrzebuję kamienia, więc to by mi się przydało, w sensie ja mógłbym być zmotywowany, żeby zdobyć 1000 kamienia w tydzień. Tylko musicie mi powiedzieć, delikatnie, co się bardziej opłaca, czy może jednak po te tropikalne ryby. Tylko nie wiem, mówiliście, że raczej questy na ryby się powtarzają i nagroda nie jest jakaś super, natomiast może jednak kamień. Na razie nie dokonuję decyzji, przybędę jutro. Cholera, tylko ja robię teraz sporo odcinków naprzód, bo kurde, zaplanowałem sobie, że w końcu może na jakieś wakacje się udamy, więc robił w przód. Ale to i tak napiszcie, wiecie co, jak coś to ja się będę jeszcze dowiadywał, ale jak coś to jak najbardziej możecie rzucać te wszystkie wskazówki, ja po prostu będę najwyżej odczytywał za lekkim opóźnieniem, nie ma tego z tym problemów. Prawdopodobnie i tak wezmę kamień, tak? Ale może jeszcze, muszę się jeszcze upewnić, czy nie ma jakiejś mini szansy na to, że może się okazać, że jednak opłaca się bardziej wziąć ten drugi quest, bo coś. A tymczasem ja tutaj muszę teraz zrobić sporo porządków i ogarnąć zdecydowanie całą tutaj obecną kuwetę. Mogłem teraz do Clinta pójść i dać mu orzech do rozbicia. Ale tego nie zrobiłem jeszcze. I szanowni państwo, dzisiaj jest piękny zbiór imbiru, widać, że rzeczywiście Luck Mode On wpływa na zbiór imbiru. Tylko 28. Dzisiaj zebrałem 24. Chyba, jak dobrze liczę, czy coś takiego. Więc ponad 20 dzisiaj. Więc jak przyjdzie, jak szczęście dopisze w ciągu następnych 7 dni, to zrobimy ten imbir. Kurna jego Olek. Znowu Omnigeoda. Interesujące. Drugi raz Omnigeoda, ale to też może być zależne od tego szczęścia, o którym tutaj mówię, nie? Może szczęście też wpływa na to, że ziomeczki mi wysrywają coś więcej niż tylko ikrę. Tutaj, zobaczcie, są kolejne rzeczy. Cyk. Aha. Uja, budynie mi wyleciały jakieś. A czy ja tu w ogóle coś potrzebuję z tego? Może 6 żywicy wyrzucę? Może wyrzucę, kurde, nie wiem, białe glony? Czemu nie mogę wziąć budyniu? Bo żywica się zebrała z powrotem. O kurde, patrzcie, budyń bananowy mi się zebrał. Szczęście, obrona. I'm not even mad, that's amazing. Też powiedzieliście mi, żebym zajrzał tutaj. Kapliczka dziadka. No właśnie. Kapliczka dziadka, to tyle. No zawsze było napisane kapliczka dziadka, nie wiem, powiedzieliście, żebym tutaj zajrzał, zobaczył, czy coś się dzieje. Mówicie też, że to jest dobre miejsce na silosy do ustawiania. Zgadzam się z tym. To jest fajne miejsce, rzeczywiście, na to, żeby silosy poustawiać. Tu muszę też dać alejkę. No, ale ogólnie to muszę też troszkę ogarnąć tutaj kuwetę. Jezu, ile tu gotowych rzeczy, szanowni państwo. Co tu się w ogóle się... Ja... No dobra. Ale teraz zauważyłem, zobaczcie, jak bardzo skupiłem się na tym, żeby tworzyć ikrę z Blobfisha. Wszystkie beczki. Wszystkie beczki się parsetowały. I dobrze. Ja myślę, że nadal będę chciał zrobić ikrę z Blobfisha. Tak jest. Robimy wielką produkcję ikry z Blobfisha. Proszę bardzo, wszędzie. Dzięki temu mamy jeden i ten sam czas zbiorów. Co jest moim zdaniem całkiem spoko. Proszę państwa, przeszalałem po raz kolejny, jeśli chodzi o tworzenie beczek. Trochę drewno poszło, ale przede wszystkim teraz chcę zbierać kamień. Ale drewno też potrzebuję, ale bardzo łatwo drewno zebrać. 9 beczek i 10 baryłek. Taki mam oto szalony pomysł, żeby jeszcze bardziej zwiększyć zarobki. Więc tutaj będzie kolejna dawka po prostu baryłek, beczek, tak? Tu będzie beczka. No i oczywiście tutaj będziemy kłaść teraz beczki. Dobra, co ty tutaj odwalasz, powiedz mi? Co ty tu odwalasz? Chodź tu beczka i się proszę położyć tam, gdzie beczka powinna być, czyli tu. O, i będą kolejne rzeczy. Teraz potrzebuję mnóstwo rzeczy, żeby do tych beczek dorzucić. Więc prawdopodobnie dorzucę tyle gwiazdek, ile jestem w stanie dorzucić. Zostawiając po jednej z każdej sztuki, że można było potem wrzucić. Zobaczymy, co mi zostanie, bo może się okazać, że te wszystkie gwiazdki pójdą, a może się okazać, że wcale nie. Mam też zapas jajek do wrzucenia i zapas mleka, więc tutaj i wełny, i wszystkiego. Czemu nie od razu nie wrzucam tego? Wełna, mleko. Bo to są odzwierzęce rzeczy. I gituwa. I jeszcze 5 mleka. Duża gituwa. Tylko teraz muszę to wszystko powrzucać, żeby się mieliło. No dobra, to teraz jeszcze musielibyśmy tutaj, tylko że tutaj wrzuciłem wino z gwiezdnego owocu, co było głupim pomysłem, bo tak naprawdę trzeba przestawać te beczki. Więc tak,
tu będzie kolejny, tu musi być pusto i tu ma być kolejny, tak? I tutaj ma być kolejny, więc możemy budować od tej strony kolejne beczki. Tak, bo sobie tak staram się to wyobrazić. Jeszcze raz, czyli tak, beczki są tu, tu drugi, tu pusto, tu i tu beczka, czyli mogę budować beczki z tej strony, okej. Proszę bardzo, kolejne 10 beczek. Tutaj się zrobiły rzeczy, to na razie oczywiście będę starał się wrzucać głównie sery. Mam tych serów jeszcze, w razie czego będą jeszcze te sery, więc kesera, sera, o wiele szybciej to pójdzie, a jak już się skończy, będziemy nawalać wina. Wina i tak tu jest naprawdę już sporo. Co jakiś czas będziemy go cały czas zbierać. No, miną dwa sezony i będziemy co chwilę wybierać przecież te sery stąd, tak? Co chwilę będą wyciągane, więc jest całkiem niegłupio. Zostało jeszcze złote 40, więc powoli, powoli wypełniam te wszystkie miejsca, powoli idziemy cały czas krok po kroczku do przodu, ogarniamy. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, znowu wróżka leci. Wróżka, zębuszka, jak już wiemy, co robi, ona po prostu błogosławi jakichś kilka pól i one natychmiast obrodzą te plony. No, szkoda, że nie w dynki poszłaś na samym początku, jak dynki dopiero posiałem, byłoby super. No ale dobra, poszło w karczochy i jakieś inne rzeczy jeszcze przy okazji, więc to tyle. To tyle, zarobek jest całkiem w porządku, zarzucone są inne rzeczy. Więc nie głupio, płótna, srutna i tak dalej. Trzeba pamiętać, że ja cały czas też nie sprzedałem tego wina. 15 butelek wina dzisiaj wyprodukowałem, ale go nie sprzedałem. Bo po prostu liczę na to, że będę musiał ustalić jakiś przemiał, żeby cały czas mieć zapasy tych butelek w razie, kiedy będę upróżniał też beczki. Ale część będę sprzedawał, część będę zachowywał, będę jakieś starał się szukać jakąś średnią. No, a od przyszłego odcinka pogadamy o tym, co będzie dalej ze Stardew. Wiecie, że to już jest moja ulubiona gra na chill, ale jednocześnie tutaj plany są wakacyjne, lekkie, żeby wyjechać na 3-4 dni, ale o tym opowiem w kolejnym odcinku ze Stardew Valley, więc dzięki serdeczne, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!